Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Michał aka PomidorowyPL i witam was w tak naprawdę zerowym odcinku z gry Minecraft. Ale pomidar, ty mówiłeś, że nie będziesz nagrywał Minecrafta, co w Ciebie wstąpiło? Mówiłeś, że będziesz nagrywał na dwa pomidary.pl albo na innych kanałach, które będą poświęcone Minecraftowi i innym tego typu gram. Tak, zdaję sobie sprawę, że kiedyś tak mówiłem, ale jak ma pewne przysłowie, człowiek potrafi czasem zmienić zdanie. Ja jestem tego doskonałym przykładem. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w Prawdopodobnie pierwszym odcinku z Minecrafta w wersji 1.13.2 i będzie to single player bez modów, przynajmniej na chwilę obecną. Ale oczywiście to Wy możecie zdecydować, czy chcielibyście serię z modami, czy chcecie na razie serię bez modów. Ja się oczywiście dostosuję, ale pamiętajcie, żeby pod koniec tego odcinka dać znać mi w komentarzach, czy chcecie taką serię single playerową na kanale, czy chcecie, a raczej wolicie taką serię na live'ach. No dobra, jesteśmy teraz na nowo wygenerowanym terenie. Ja to jakby co dla takiego kontekstu i dla podkreślenia nagrywam to w poniedziałek wielkanocnym. Ta, i dla osób ciekawskich dlaczego nie ma za mną greenscreena to też jest między innymi powód dlatego, że gości miałem, no i... No, nie ukrywajmy, nikt praktycznie nie jest jakoś szczególnie skory do roboty. Po świętach, tak więc no ja jestem jedną chociażby z tych osób, które woli sobie jeden dzień po świętach troszeczkę poleniuchować, i w ramach tego lenistwa nie rozstawiłem sobie mojego zielonego, wspaniałego płótna zwanego green screenem. A więc tak, bo pewnie jesteście ciekawi, co mnie w ogóle natknęło na serię z klocuszków naszych wspaniałych, najwspanialszych, to znaczy Minecrafta, bo mamy już jedną taką serię na live'ach, czyli Minecraft z widzami, czyli między innymi Skywars, Minefoxy i tak dalej, i tak dalej. Jak pamiętacie, kiedyś, czyli dokładnie rok temu, robiliśmy sobie taką serię na live'ach, gdzie wyżejście decydowali. Co ja, Andre, Azdek, Justyna oraz Jake'i mamy budować albo co robić, jakby wiecie, takie zadania. I postanowiłem coś takiego spróbować zrobić w serii odcinkowej, ponieważ nie będę ukrywał, ale ostatnimi czasy próbowaliśmy dojść do ładu, jeżeli chodzi o taką miniserię, bo próbowaliśmy już szósty albo siódmy raz na nowo wszystko zaczynać na live'ach. No ale no niestety, jakby to powiedzieć w dużym skrócie... Na chwilę obecną, żeśmy się z tym wypalili i stwierdzili, że lepiej byłoby po prostu sobie Minecraft'a zostawić na takie live, y typu wiecie, Skywars y i tak dalej, czyli po prostu live'y z widzami, gdzie sobie gramy wszyscy na jednym serwerze, na jednej wersji Minecraft'a. Tam akurat gramy na wersji 1.9. Co mnie skłoniło ogólnie do zagrania w Minecrafta najnowszego, czyli 1.3.2, to jest chociażby to, że chciałbym tak sam, samemu nie oglądać żadnych poradników, żadnych updateów. Poznać tę grę. Tak, jakby na nowo. Ale do tego zaraz przejdę, bo powiem Wam historię w ogóle, jak poznałem tę grę. Bo myślę, że czemu nie można o tym wspomnieć. Otóż, tę grę poznałem już bardzo, ale to bardzo dawno temu. Gdzieś to był rok 2010 2011. Eee. Nie, przepraszam, to był początek 2010 roku, ponieważ to był e, początek roku szkolnego w gimnazjum. Otóż e, mieliśmy wspólnego znajomego, ja i mój taki dobry przyjaciel, który ze mną był w klasie w gimnazjum. Mieliśmy wspólnego przyjaciela, który nazywał się Maciek. Nowo poznały zresztą przyjaciel. Przyjaciel, nie przyjaciel. O jejku, widzę, że tutaj plątanina wchodzi na pełnej. No i co? Mieliśmy tego wspólnego przyjaciela, i on tam bardzo fascynował się graniem w gierki sportowe. kroju wiecie tam jakieś wyścigi kładów, Need for Speedy i tak dalej. No i przyszedł czas, że on poznał taką gierkę na internecie, jako która nazywała się Minecraft, czyli to co widzimy teraz obecnie na ekranach. No i powiedział do mnie: Ej, Michał, w sumie nie mam z kim zagrać, a wiem, że. Ty tam lubisz grać w te retro-gierki, ponieważ tak, to były też czasy, gdzie ja mocno naparzałem sobie w Crash e, Bandi Cuta na emulatorkach i na inne, na inne zresztą gry na emulatorach, typu, nie wiem, Rayman, typu, kurde, Spyro, The Dragon, no i tak było w sumie, że hej, no dawaj w sumie zagrajmy sobie w tego Minecrafta, jest to taka fajna gra Myślę, że Ci się spodoba, bo jest tutaj przetrwanie i tak dalej. Ja sobie mówię, kurde, no nigdy nie grałem w tego typu produkcję, że trzeba, nie wiem, budować, przetrwać noc i tak dalej. No i co, zainstalowaliśmy sobie Launchera na moim tym, na moim komputerku. Launcher to był yy, z ikonką Creepera, czyli takiego, wiecie, stworka, który wybucha dla osób, co mogą mnie kumać odnośnie Creepera. Yy, co i jak. No i ja tak na początku, gdy zobaczyłem tą mordę Creepera, to sobie tak myślę, kurde, no to pewnie jest jakiś skin, bo prawdopodobnie tego typu gry mają możliwość robienia skinów. Eee, no. Tak jak na przykład ten skin, który widzicie teraz. To jest mój pomidorek, który zrobiła moja najwspanialsza dziewczyna Justyna. Bardzo pozdrawiam serdecznie, jeżeli to ogląda. No i cóż. Sprawa potem była taka, że zaczynaliśmy od Minecrafta bet 1301 i tak, oto Maciej na swoim pierwszym świecie zbudował obserwatorium z Dyrta, no nie? Tego, w sensie, z tej oto Ziemi, tutaj, o, proszę bardzo, z tego. I jak to obserwatorium wyglądało, to był po prostu jeden wielki, gruby, yy, gruba konstrukcja, która była otoczona szkłem, i z niej jakby obserwowało się zombiaków, które tam, nie wiem, napatoczyły się gdzieś niedaleko, w sumie jego. I on robił sobie łuki strzały i. Zestrzeliwał po prostu te zombiaki. No i on sobie, że tak powiem, budował swoją fortecę, tam przy okazji oswajał pieski i tak dalej. No i przyszedł czas, żebym ja zagrał na własnym serwie. Mój save co prawda e, miał takie piękne, dosyć widoki, bo miałem coś takiego, że osiedliłem się niedaleko wybrzeż, gdzie było dużo gór. I osiedliłem się na samińkiej górce. Jedyny problem, jaki był, to to, że. W zasadzie to, to, że ta góra miała problem z takim oświetleniem, bo wiecie Na pewno znacie te tak zwane tipy, że kiedy dacie dużą ilość pochodni to tam Zombiaki i inne tego typu moby się nie spawnują, bo po prostu jest za dużo światła i nie ma gdzie się tam ich zespałnić w sensie, nie? No i ja miałem coś takiego, że właśnie pomimo tego, że rozświetlałem, rozświetlałem to nie wiedzieć czemu spałniły się tam dalej, czyli się po prostu pojawiały. Yy, okazało się, że bardzo dziwnym trafem, kiedy robiłem piwnicę, natrafiłem na Monster Spawner, czyli po prostu na taką klatkę z zombiakami, i one po prostu się tam spawnowały, i przy okazji spawnowały szkielety, pająki i tak dalej. Z tym kamieniem porośniętym mchem, tym mostownym całym. No i akcja potem rozgrywała się tak, że ja sobie tą fortecę budowałem o swoim sobie pieski i pewnego dnia przyla creeper. Czyli po prostu ten ziomek co wybucha. Wiecie o kogo chodzi na pewno. Dla osób, które oczywiście są stałymi gra graczami Minecrafta to będą wiedzieli o kogo mi między innymi chodzi. No i chcę przyszedł wybuch i na tym się jakby skończyła e, cała historia, że ja się striggerowałem i przez jakiś czas nie chciałem grać w tą grę. Wtedy byłem, wiadomo, dzieckiem, tak więc no inaczej się patrzyło na tego typu sprawy. Strasznie byłem dziwnym dzieckiem, jeżeli chodzi o to. A może to było zrozumiałe, nie wiem. Jak ktoś chce, to może to skomentować. Tu przy okazji mamy kopalnię, zaraz sobie do niej pójdziemy. Eee, no i cóż. Potem wróciliśmy do Minecrafta i zrobiliśmy sobie dwa serwery. Ja grałem z Mackiem wtedy na wersji 1.6, bodajże 4, coś takiego. To jeszcze jak Minecraft w becie był. I na jednym z tych serwerów budowaliśmy miasto z diamentów, w ogóle tych bloków diamentowych. Nie chodzi mi o rudę na przykład diamentów, czy tam rudę żelaza, tylko chodzi mi o te bloki diamentowe, żelazne i tak dalej. Nie pamiętam co się tam dalej stało. Wiem, że żeśmy budowali to miasto i w, z jakiegoś powodu potem ten serwer przepadł. A na drugim serwerze odwaliliśmy po prostu niezłą kaszanę, bo. Postanowiliśmy, że zrobimy sobie miasto w neterze. No i ambitny pomysł, no nie? Zrobiliśmy sobie łóżka i co się okazało? Nie wiedziałem wtedy, bo to były jeszcze czasy Minecrafta bety, tym razem 173, gdzie można było po prostu zrobić, co w się sensie wylać wiaderko wody. W neterze. No teraz tego nie można, bo notch, czyli twórca Minecrafta zaktualizował to. Już bardzo dawno temu, tak więc teraz jak się wyleje wiaderko wody w neterze, no to jest po prostu. E, wiecie, taki opar dymny, czyli po prostu woda w żaden sposób nie może się tam dostać, czyli trochę przesrane. No i wyraliśmy sobie wiaderko, zrobiliśmy nieskończone źródełko wody, ale co się ciekawego okazało. Myśleliśmy, że Nether działa troszeczkę jak każdy inny świat, czyli w ogóle. Dara jestem na. No w sumie na normal sobie ustawimy, czemu nie. Eee, no i myślałem, że to działa jak każdy świat inny, czyli po prostu wiecie, robimy sobie domek i możemy sobie kłaść, spać. Jakieś było moje zdziwienie, kiedy położyłem się spać i, i nagle puchaty zostało wywalone w powietrze. Ja taki mówię do Maćka, o co tu chodzi, nie? A ten Maciek zaczyna kurde tak się śmiać głośno, że zaczyna się dusić ze śmiechu. Mój, ja sobie mówię, kurde głąbie, my tutaj budowaliśmy ciężko ten dom, a ty od tak y, zlewasz sprawę. On takie mówi, no zapomniałem ci o tym powiedzieć, że no łóżka w neterze wybuchają. Bo gdzieś na ten temat czytałem. Ja takie mówię sobie, ja pierniczę, nie? I to tak, jakby mogę powiedzieć, że to jest zakończenie historii, bo potem, co prawda, dalej kontynuowaliśmy nasze perypetie z tą gierką, ale to już w inny sposób wyglądało, że troszeczkę rzadszy mieliśmy potem kontakt. Trochę też się nie chciało grać w te klocki, bo no, trochę się nudziło o tym, że z wersji na wersję tak, jakby robiliśmy to samo, nie odkrywaliśmy żadnych nowych rzeczy. No i teraz, jak widzicie, powstaje seria <grych> na YouTubku. Tak, kiedyś robiłem serię na dwa pomidory.pl z Minecrafta, ale stwierdziłem, że czemu by nie spróbować tego zrobić na moim głównym kanale. Można spróbować. Wiem, że kiedyś bym tego nie zrobił, bo trzymałem się twardo tego, że Minecrafta nie chcę pokazać na moim kanale. Ale w sumie, skoro zacząłem zostawiać zapisy z liveów z SkyWarsów, to czemu by nie spróbować zrobić taką mini Oczywiście, jeżeli wam się spodoba, tylko pamiętajcie, że jeżeli wam się ta seria spodoba, to dajcie znać w komentarzu, że chcecie tą serię i ustalimy sobie zadanka, jakie będziemy tam robić w tej serii. Wiecie, zadania pokroję, nie wiem, zdobądź. Dwa staki, czyli dwa razy po 64 drewna, nie wiem, dwa razy po 64 kwiatków. Wiecie, takie na sam początek w miarę proste zadania. Potem się z serią rozkręcimy i będziecie mogli, nie wiem, zdać mi zadanie, że kurde zabi ender dragona patykiem albo nie wiem, drewnianym mieczem. Do wyboru, do koloru. Bo chciałbym, żeby ta seria po prostu z Wami była tworzona. Tak, moim zdaniem, skromnym oj, będę musiał po prostu popracować nad składnią, to też jest dlatego, że ja tak dawno nie nagrywałem, bo wiecie, święta, przygotowania do świąt i tak dalej, i tak dalej. Ale też przyznam, że jeżeli chodzi o tę gierkę, no to troszeczkę się zagłębiałem, robiłem sobie researchy jeszcze za czasów, gdy Maciek pokazywał mi tę grę. I oglądałem sobie paru minecraftowych polskich youtuberów, jak chociażby, kogo tam takiego oglądałem? O kurde, szkielet! Aaaa! Uciekamy od szkieleta! Dobra, po co to było? Jezu, ale cringe. Dobra. Zabierzmy sobie dynie, bo się przydadzą. Tak, bo z dni można uzyskać nasionka, które będziemy mogli zrobić sobie z tego... ...kurde, no nie wiem, no nasionka dyni i będziemy mogli sobie zrobić, kurde, ciasto dyniowe. Eee, no, ekwipunek mam jeszcze w miarę dobrze ogarnięty w sumie. Ło kurde, to Spider. Nie zauważyłem, ja myślałem, że to w ogóle światło tak w dziwny sposób pada, a to Spider był. Okej. Okay. Goni mnie? Ty, frajer mnie goni dalej. To za kurde... Shitman. Wow, wow, co tu się dzieje? Dobra, mogę łóżko sobie robić. Świetnie. Ty, on mnie dalej goni. Pal gumę, frajerze. Ja cię tu z zara zaraz pocisnę. Wydłubię ci zara oczy. O, Monster Hunter jestem. Tak jak ten. Sławne nagranie Ewy Farny. Monster High. Nie, no dobra, to nie jest wcale powiązanie z Monster Hunterem. Dobra, wbijamy na pełnej tutaj. Budujemy sobie bazę, taką mini bazę, żeby po prostu sobie pożyć chwilę. Przespać się, żeby te potwory zniknęły. Dobra. Trzeba tutaj crafting go garnąć. No to chyba będzie... Nie, w sumie mam crafting. Co ja gadam w ogóle? XD. XD. Eee, dobra. Pyk, pyk, pyk. Ogólnie teraz od którejś tam wersji Minecrafta dodali kolorowe łóżka. Nie pamiętam od której, ale. <laughs> Pamiętam te czasy, gdy się robiło, nieważne czy z niebieskiej, czerwonej, różowej, fioletowej czy żółtej wełny, robiło się wyrko i, i tak wychodziło to czerwone wyrko. Stare czasy, piękne. Fajne, że ta gra idzie tak, jakby do przodu. Chociaż nie powiem, że nie, bo bardzo lubię sobie z wami grać na serwerach typu Minefox i tak dalej. Ale powiem szczerze, że ja pamiętam, że Minecraft, kiedy zaczynała się w ogóle ta gra. To ta gra z tego, co ja doskonale pamiętam, mogę się rzecz jasna mylić, to ta gra bardziej była stworzona właśnie pod y, budowanie, wiecie, pod takie granie single player niż pod takie multiplayer. Fakt faktem, opcja multiplayer istniała od początku Minecrafta, ale no, sam fakt, że ta gra była bardziej stworzona pod przetrwanie, a nie pod minigierki, ale nie mówię, że nie, to nie jest nic złego, bo lubię sobie... E, grać w minigierki, szczególnie w parkur numer 8, to jest najlepszy parkur na Skywarsach Classic, na minefoxie wersja 1.9. Polecam bardzo serdecznie. Ej, co? Lecimy sobie do przodu. Fajny teren nam się tutaj ładuje. No, jak widzicie, już mam. Za chwilę troszeczkę drewna uzbieranego, to się w sumie przyda, bo będę mógł pierwszą chatkę w końcu postawić, tylko nie wiem gdzie, bo na razie teren to taki trochę gówniany wyszedł. I to jest w ogóle tajga. Dla osób, co nie wiedzą co to jest tajga, to jest po prostu taki e, las z, tych, e, z tego oto drewna, ale nie jest tutaj w żadnym wypadku śnieg. Coś takiego miało miejsce w Minecraft Becie 1.8.1, pamiętam o tym doskonale, bo też oglądałem serię JJ Jokera. Tak swoją drogą mówiąc o youtuberach, których oglądałem polskich, to właśnie był tak JJ Joker, CTSG, Minecraft Polska. Oj, Minecraft Polska robił kozackie. Powtarzam raz jeszcze kozackie poradniki odnośnie Redstonea. Do teraz ich nie ogarniam. Dzięki Minecraft Polska. Nie, no może kiedyś ogarnę w sumie. Dla mnie ten Redstone AK czerwony proszek jest po prostu, no dosyć skomplikowany w... Robieniu tych mechanizmów z pistonem i tak dalej. Ale dla chcącego nic trudnego zawsze się można spróbować. Dobra. Bo my tutaj du sobie rozmawiamy, a ja tutaj kurde lecę na pałę dosłownie. Eee, wow, ale dziurwa. Nie chcę tam na razie wchodzić. Idziemy dalej. Chciałbym znaleźć taką jaskinię, która będzie miała fajne, dosłownie takie fajne wejście, a nie taką kurde e, dziurę na sam dół, która spowoduje, że jak spadnę, no to połamie wszystkie kości. Tak też myślałem nad tym, jeżeli oczywiście ta seria się przyjmie, to czy by nie ogarnąć na ten kanał jeszcze serii z Minecrafta Beta, bo tak się składa, że mam starego Minecrafta Beta 1.7.3 i zrobiłby się taki powrót do przyszłości albo spotkanie po latach, albo nie wiem, powrót do klasycznego Minecrafta, takiego retro Minecrafta, można by powiedzieć. Cóż, można próbować. Drepty. <śm> o, 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 Tak sprawdego powiem, że niektóre niektórzy oso, niektóre osoby, kurde, ale ja się plączę cholernie. Niektóre osoby mogą się do mnie przywalić o to, że nie gram w tę grę po polsku. Powiem szczerze, że nie mam nic do polskiego tłumaczenia niektórych itemków, ale czcionka polska jest bardzo dziwna, bo czasami robi, nie wiem... No on teraz jest na przykład w normalny sposób zrobiony, ale kiedyś pamiętam, że to była taka strasznie cienka czcionka i tak w sumie wolę grać w wersję... Tą defultową, z defultowym językiem, a nie z tym polskim. Nie ja to, że mam coś do Polskiego, żeby nie była. Dobra. Eee, uu, uu. Pójdźmy dalej, bo coś czuję, że za tym terenem coś ciekawego będzie. No, mamy tutaj rzeczkę z kałamarnicami, które są w stanie nam zabarwić na czarno. Nie, to nie są ośmiornice, to są kałamarnice. Dla osób, które będą teraz robić debatę w komentarzach, że y, dlaczego ty to nazywasz kałamarnicę, to są ośmiornice! Nie. To są... kałamarnice. I tutaj mamy wodorosty, które prawdopodobnie zespałnią nam... Być może, nie mówię, że tutaj, ale gdzieś dalej świątynię wodną, którą też w tej serii sobie zwiedzimy, bo tak, wszystkie inne tego typu rzeczy będziemy sobie zwiedzać. Eee, wiecie co? Pójdźmy dalej, i za chwilę sobie odcinek skończymy. Wiem, troszeczkę krótki, bo 20-minutowy, ale jest to taki odcinek, który będzie odcinkiem sprawdzającym i takim odcinkiem, bo teraz mi brakuje polskiego słowa, jakby to określić, takim decydującym. O, on będzie decydował o tym, e, czy seria dalej ruszy z Koksem. A bardzo bym chciał, bo mam ambitny w miarę pomysł, tak moim zdaniem, na tą serię. Ale to wszystko zależy od Was, oczywiście, w tej serii również będziemy robili sobie głosowania. Tak więc, e, takie głosowania w stylu StrauPol, rzecz jasna. Na chwilę obecną, pierwsze głosowanie będzie po prostu w sekcji komentarzy, gdzie Wy zadecydujecie, czy seria ma lecieć dalej w tej serii odcinkowej, czy nie. E, no i cóż, mamy tutaj, widzę, dwie jaskinie, i myślę, że na tym widoku sobie zakończymy ten pierwszy odcinek. Dzięki za oglądanie! Pamiętajcie o sekcji komentarzy, jeżeli się spodobało zostaw łapkę w górę i udostępnij swoim znajomym, by mogli również zobaczyć moją twórczość, no i przekonać się do mojej osoby. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do następnego razu, papa!